Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Borderlands The Pre-Sequel Claptastic Voyage. Wracamy do przygód w umyśle Claptrapa. I no cóż, aktualnie wcielamy się tak jakby trochę w Claptrapa i odgrywamy jego wspomnienia, ponieważ jego wspomnienia są nie takie, jakie powinny być naprawdę, co jemu się podoba, niekoniecznie wszystkim innym. I no cóż, musimy zobaczyć, co zaszło w Overlook, ponieważ tutaj jest nasz klucz do systemu, którego potrzebujemy, by odzyskać Age Source, oczywiście, ze strefy kwarantanny. Dobra, musimy iść odzyskać fajerwerki, ponieważ ma się tutaj odbywać turniej na Vault Huntera. Ponownie przypominam, Jack urządził turniej, by znaleźć Vault Hunterów, by znaleźć ostatniego z Vault Hunterów. Dla... do oczywiście misji na Elpis, na Księżycu Pandory. Oczywiście my wiemy, że z jakiegoś powodu padł na Claptrapa, ale rzekomo sprawa nie jest aż taka oczywista. Ja kradnę wszystko. O dziwo, mam zaskakująco dużo kasy jak na tą grę. O, biała broń, awesome. Mój ulubiony kolor, biały. Cały czas, jak zaczynam nowy rzut nagrań, zapominam, że ta cholerna snajperka ma potrójny strzał, co absolutnie skreśla ją jako snajperkę. Cały czas o tym totalnie zapominam. Aha. Po czym, żeby była misja bez oczywiście... O, come on. Bez oczywiście walki z falą wrogów. Sayonara. W sumie chciałem postrzelić te pikselki, żeby naładowały mi zdrowie, ale dobra, przeżyję. No dobra, oczywiście Chopa jest na drugim końcu wszystkiego. This unit has unwittingly created a denial subroutine to overwrite events in a childish attempt to obscure the truth, even from itself. Tak, właśnie Shadowtrap ostrzegł nas, że hej, Claptrap podświadomie stworzył coś na zasadzie programu, który nadpisuje niewygodne dla niego wspomnienia w taki sposób, że nawet on w nie wierzy. Coś ty zrobił, Klapi. Coś ty zrobił. Ciekawe, czy dolecę. To zgliczowana skrzynka, więc może to być coś cennego. O mój Boże, oby nie wyleciał tutaj latacz. Jej, to oskity. Najrzadziej wymieniana przeze mnie część ekwipunku. Okej, mam wrażenie, że nie tędy droga. I tak, oskity ponownie też również nie mogą być zgliczowane. Glicze dotyczą tylko i wyłącznie broni. Szkoda. Szkoda. Szkoda, że nie polecieli z tym, wiecie, na calutki ekwipunek. To by było zarąbiste. Ej, ni cholery nie pamiętam, jak mam się dostać na drugą stronę tego kanionu. O, tu jest wyskocznia, jasne. Dobra, jak już sobie ją przegapiłem? Jestem prawie pewien, że chwilę temu tutaj byłem. No nic, nieistotne. Ops. Dobra, myślę, że nie dolecę przez chwilę. No i mamy oczywiście glitche. Zapraszam. Nie jestem pewien, czy Claptrap cokolwiek zrobił celowo lub niecelowo, jeśli chodzi o pisanie jakichś, nie wiem, swoich własnych programów systemowych, ale... taka ilość glitchy, no cóż. To one są tak głównymi strażnikami. I zginął. Jej, białe bronie i Moonstone. Moonstone akceptuje, białe bronie niekoniecznie. O mój Boże, nienawidzę tych... O mój Boże, snajperek z burstem. Get behind me! Powiedziała Athena totalnie nikogo. Dalej, dalej, najpierw rozkręcajcie moją tarczę.
I dare you, I double dare you, motherfuckers. O, nawalacie dosyć mocno, panowie. Poważnie? Co? I don't know what that is, but tentacles are never a good sign. The memory's denial subroutine is trying to stop us. Slam the shack back into place. That should clear the path inside and further correct this memory. I've never seen those tentacles before in my life. Ta, totalnie, Claptrap. W ogóle nie stworzyłeś tego, nie wiem, czegoś. Tak, to jest właśnie ten program stworzony przez Claptrapa. Te macki. Nie do końca wiem, czemu jest tutaj układ okresowy, ale okej, niech będzie. Dobra, musimy wrzucić tą szopę z powrotem na miejsce. Musimy zrobić to siłowo, bo inaczej z Claptrapa najwidoczniej nie da. Ten typ tak ma. Nie pogadać jak dorośli. Okej, dobra. A może w sumie zgadnijmy to? Przeładowanko. Tak jakby co? Dobra. Okej. Okay. Something's wrong. I can't pick it up. Because this unit didn't take the fireworks. Ach, kto je podejrzewał? Fireworks w cudzysłowie. Oczywiście. Mieliśmy podnieść coś z zielonych skrzynek, ale nie z czerwonych. Zgadnijcie co? Claptrap nie rozróżnia kolorów. So, just to explain, I use the explosives instead, because I thought they'd have way bigger explosions. And they did. Take the fireworks and position them in the locations I have marked on your echo. Yeah. Reconstruct it. Do what that idiot did. Ta. I'm right here. Bawimy się tutaj w... nie wiem, typowo, nie wiem, w Assassin's Creed i musimy odtworzyć wspomnienia, żeby dostać to, czego chcemy. Poważnie. Jeszcze pełen ekwipunek. God damn it. Dobra, co mogę wyrzucić? O, czekajcie, może jakieś granaty. Wszystko zgówniane. Dobra. Won. Biorę niebieską tarczę. Seems legit. Resztę... Dobra, sobie pozbieram całą resztę. Będę musiał to sprzedać. Tak, musimy odtworzyć dokładnie to, co zrobił Claptrap. A Claptrap wziął oczywiście materiały wybuchowe. Poważnie. Tak, Claptrap wziął materiały wybuchowe zamiast sztucznych ogni, ponieważ stwierdził, że w ten sposób eksplozja będzie lepsza, bardziej efektowna. Klapi. O, mam level. Niedobrze, to znaczy, że muszę podjąć decyzję, jakiego skilla chcę. Jestem do kitu podejmowania decyzji. Ej, come on! Dobra. Bierzemy to. Mech. Trochę kasy, Moonstone. Na szczęście miejsca Moonstone nam się nie kończy. O, jeszcze Badass Token. O, niech będzie celność. O mój Boże, co ja chcę wziąć? I to są dwie fajne, naprawdę fajne rzeczy. 7% damage'a więcej na wszystkim, co ma poniżej 50% zdrowia. Czy zwiększanie resista po zabiciu? Ciężki wybór. No dobra, większy damage. Jestem człowiekiem damage'a. Tu gdzieś widziałem wyskocznie, o właśnie. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Oto SMG jest oczywiście zielone, bo oczywiście, że w dodatku po fabularnym należy dropić zielone bronie, prawda? W skrypcie odpowiedzialny za loot.
I białe, nie zapominajmy o białych. Mijamy chatkę Dave'a. Ogólnie może ja sobie zahaczę o jakiś... Poważnie. A jakiś automat z rzeczami. Bo całkiem sporo mam szajsu w EQ. Przez to nie mogę nosić więcej szajsu. Zbudowałem, nie wierzę, no nic. Wracaj tu, wracaj. Ta, cóż za dupek to robi. Najwidoczniej Claptrap zupełnie przypadkowo sprowadza wspomnienia z innych działów swojej pamięci, tylko po to, żeby nas powstrzymać. Oczywiście to totalnie w ogóle nie Claptrap, on wszystkiemu zaprzecza. A no cóż, parę rozpikselizowanych wspomnień nas nie pokona. Dobra, zahaczymy sobie definitywnie o... automat. Naprawdę wolę zbierać ten cały ekwipunek, bo Anusz się przyda. Oczywiście, że automat jest pod samym wyjściem z lokacji, prawda? Po co miałby być chociaż minimalnie wcześniej? Dobra. No cześć. Dobra, więc tak, nic ciekawego. O, to jest całkiem spoko i mogę już nawet nosić. Kurde, to jest tarcza z nową. Nie jestem fanem, powiedzmy, ale dobra, niech będzie, jest lepsza. Zobaczmy, o ile jest lepsza. Spike damage. No, jest lepsza praktycznie w każdym calu. Dobra. Mojej nie sprzedam, bo jest fioletowa. Wiem, że chyba coś mam w Concordii jeszcze fioletowego na sprzedaż. Może zostawię sobie z 3 granaty. Dobra, więc tak, na pewno sprzedam to i to i to. Zostawię sobie 3 granaty na przeróbkę. Klasmod tak już mi się nie przyda. Białe bronie won. I zielone bronie też won. To zostawię wszystko, bo jeszcze może się go tu przydać. A może ona ma coś na sprzedaż. Nic, nie ulepszymy się. O! Hello! Hello there! Niech będzie. Oskity nie zmieniają jakoś super dużo, ale skoro jest lepszy w każdym calu, to czemu by go nie mieć, prawda? Dobra. Okej, mamy nowe. Generalnie, aby nowa w tarczy... Witaj pod świadomością Claptrapa. Nowa w tarczy jest tym problemem, że kiedy zaczyna eksplodować, to postacią miota jak szatan w tym momencie. Na szczęście i tak w sumie, nie wiem, dosyć, nie wiem, od połowy serii porzuciłem granie przy pomocy snajperki. A przynajmniej porzuciłem ją przez taką snajperkę mam. Ponieważ to jest mega irytujące grać się snajperem i chce się, wiecie, wycelować coś dosyć dokładnie i w tym momencie, nie wiem, jesteście klepnięci w tyłek i generalnie odpala się nowa, która trzęsie całym celownikiem. Jak gracie przy pomocy shotguna, nie jest aż tak źle. Dobra. Overlook and subscribers of Paper Glimpse TV. What a great VH factor this has been so far. For the halftime show, we have Pandora's biggest band, the Totally Doomed. So, are you ready? Readiness is sponsored by Hyperion. What the f*** is this? I paid for Monster Buggy Lingerie Wars, not some sissy VH factor. Suham? Then I give you... the Totally Doomed fireworks now. Hey everyone, we're the Totally Doomed. O nie, moja ulubiona kapela. So what I learned was explosives really are not the same as fireworks. Co podejrzewał? Tak, jeśli gra się w Borderlands 2. No, tego stadionu tutaj nie było. Teraz wiecie dlaczego. No. Dzięki, Torg. Wiedziałem, że mogę na to polegać.
Once again, this event should result in the memories reconfiguring. Memory reconfiguration detected. Rebooting. This will definitely hurt. No, tak, stadion spadł ze wszystkimi zawodnikami, potencjalnymi Vault Hunterami, zespołem, publicznością i całą resztą. Kłamiesz, wiem, że kłamiesz. Karima, kolejna postać znana z Borderlands 2. Więc okej. To spadło. Płonie. Jest spoko. Karima? Witaj. After the fireworks, everything's a mess. But we salvaged some medical supplies and made the church the triage center. The competitors are recovering there. Could you run this medicine over to my husband? Tak, dla przypomnienia, dalej wszyscy widzą nas jako Claptrapa, tak więc no. Maybe you could show them your heart's in the right place, even if your brain is not. Ah. I smashed over like a pretty man, didn't I? Yep. Ty mały chodzący kataklizmie. Is your truth. Not every cycle. I bet there's a lot of indifference in there too. I want to think you're right about that. To kłamstwo. Ta, niektórych zawodników udało wydobyć się z dnia, z dna, nie wiem, tego wszystkiego. Jej. I tam są leczeni w polowej klinice. Tak więc... hej, może uda się jeszcze ich odratować. Pani Karima wierzy, że nie zrobiliśmy tego celowo. W sensie Claptrap nie zrobił tego celowo. I dała nam lekarstwa. Tak, byśmy pokazali zawodnikom, że nie planowaliśmy tego zrobić. Poza tym generalnie tak. Shadow Trap powiedział, że no cóż. Każda linijka kodu Claptrapa, która jest aktywowana przez jego procesor, doprowadza do absurdalnej ilości bólu i cierpienia wszystkich dookoła. I Claptrap powinien zacząć to akceptować. Tylko w ten sposób się rozwinie jako osoba. Jako, że generalnie Claptrap dalej wysyła na nas podświadomie jednostki bezpieczeństwa, no to... to pierdzielnie. Chryste, panie. Czemu ty strzelania w naszą stronę? Ta snajperka jest do dupy. Chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, wydropiła mi się jakaś lepsza, ale no cóż. To pre-sequel. Na drop nie ma co liczyć, prawda? Okay. Jeszcze go dorwiemy. No, przodowanko, przodowanko. Tamten płonie. Dobra. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu dropię wszystko na wyższy poziom niż ja mam. To jest naprawdę podejrzane. No chodź, chodź. Tylko nam zespomnił. O mój Boże, to bada z Defender Subroutine. Whoa. I
sure showed you. Au! Nawet nie wiem, co by mi wybuchło. No nic. Przeżyłem i to się liczy. No dobra, zobaczmy jak nasz mały chodzący kataklizm, a raczej jeżdżący kataklizm zwany Claptrapem. No, zobaczmy co zrobił tym razem. Claptrap. Just put the supplies down on the cart inside. Before you screw up anything else. He, I mean I didn't mean to hurt those people. No dobra, mam położyć medykamenty na wózeczku w środku i wyjść nie dotykając nikogo ani niczego. Okej, okay, a więc uwaga, kładę. O nie, 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 przepraszam, o nie, przepraszam. Memory reconfiguration detected. Spaliliśmy klinikę. Przynajmniej Torgowi się podobało. On jest zachwycony. Nie, w ogóle nie mam pojęcia, czy jakby czy Torg jest częścią opowieści Ateny, czy jest jedną z osób słuchających opowieści Ateny. Okay, so I accidentally burned down the church. But which one of us here can say we haven't? Me. Not counting that time. Tak. Komu przypadkiem nie zdarzyło się spalić kościoła używanego jako klinikę medyczną, prawda? Tak, ponieważ jak pamiętacie, a może i nie, z Borderlands 2, kościoła również tam nie ma. Nie ma. Okej, czyli znalazł się ktoś jeszcze. W sensie jakby, nie żeby mieli wybór. Było jest aktualnie dwóch podejmujących próbę na czwartego Volt Huntera lecącego na Airpeace. Claptrap i Donk. Tak, ta tablica się generalnie zmieniła. A więc Donk Claptrap ma 0 punktów, jest na drugim miejscu, tak? Więc wiecie o co chodzi, prawda? To Donk versus Claptrap. Donk versus Claptrap. Chryste panie. There it is, the override key. I w ten sposób Claptrap dołączył do... Ej, to moje było. Do ekipy. Denial subroutine. Ta, oprogramowanie zaprzeczenia. What the hell? Get after it! Spoko. LMAO! That was kinda totally awesome! Gives me an idea! I'll have my own even badasserer competition! WEG! Later! Tak, Donk skończył w maszynce do mielenia, ponieważ z Claptrapa wystrzeliła gumowa kaczka. No cóż. No i gonimy. O, dobra, tutaj też są automaty. To po co ja się tutaj cofałem? Przeczyłam walkę z bossem. O, czekajcie, 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 moi mili. Ta, zwróciłem uwagę, że totalnie nie mam amunicji. Tak nie może być. Nie mogę zabijać, jeśli nie mam czym zabijać. Wszystko jest moje. Aha, dobra, okej, okay, możemy zacząć zabawę. Dobra, czas zaczynać tango. Warning, incoming badass. Dzięki za ostrzeżenia, Teno. Mam niemiłe wspomnienia z walki z Teramorfusem z Borderlands 2. Na szczęście ten nie jest w połowie tak groźny i tak chamski. Nieprawda, Teno. Badass nie został wyeliminowany. Kłamiesz sobie w twarz, dziewczyno. Au! Jestem pacjenty. Nie, okej, okay, no dobra.
defensive posture! No dalej, czekam! Gościu ma dosyć dużo zdrowia. Niedobrze, to mi się nie podoba w ogóle. O! A ja mam teraz specjalną strzelającą krytykami strzelbę. A, ona dużo mi się nie przydała. Czas na leczenie. Okej, okay, glitche, tak? No dobra, okej, okay, malutka przerwa od walki, nie mam z tym problemu. Mogę pozabijać coś innego dla... nie wiem, różnorodności. O! W ogóle, wiemy co zrobiłeś. Mam to na filmiku. A to co jest na YouTubie zawsze jest prawdziwe. Gdzie ty masz punkty krytyka, kolego? Chyba na oczkach po bokach. No tak, na czym to skończyliśmy? Niedobrze. Ta definitywnie ma takie na oczkach po bokach. Mi zaczął jeszcze się kończyć tlen, ten jest doskonale. Zobaczymy jak Athena długo potrafi wstrzymać oddech. Patrząc na poziom spadania zdrowia tego bossa, to może tak około 2 minut byłoby dobrze. Nie! Asshole! Zepchnął mnie! Ogólnie to jest coś, czy mam mega duży problem w tej grze. Ponieważ jakby odwykłem od czegoś takiego jak patrzenie, gdzie się znajduję podczas walk z bossem, z bossami, ogólnie w grach, nie tylko w Borderlands. Więc no, za każdym razem, kiedy arena jest w jakiś sposób ograniczona i istnieje szansa, że spadnę, to prawdopodobnie spadnę, ponieważ jestem jakby bardziej skupiony na pierdzielaniu damage'a w przeciwnika, a nie na pilnowaniu, czy gra nie usadziła mi na jakiejś żałośnie małej platformie. O Jezu, dookoła wielkiej mega przepaści. Niestety zaczynam od nowa pewnie, bo to boss. Oczywiście, że tak. O mój Boże, Borderlands, uwielbiam cię, ale momentami nie, naprawdę cię nie uwielbiam. Momentami, normalnie cię uwielbiam. Wiecie, i fajnie sobie gramy, lecą krytyki, mamy skille, mamy przewagę. A to nagle dziura i co? O, teraz jestem w bosie. Okay. Teraz cię zabiję, po prostu cię chyba zabiję. Albo ty mnie zabijesz, to, albo nie, nie wiem, zabijmy siebie nawzajem, co ty na to. Nikt nie będzie gorszy. Skacz, Ateno, niż żaba. You cannot harm me. Dobra. A będzie rundka z glitchami, tak? Dobra, spoko. Może w sumie na glitche wykorzystam moje SMG, bo definitywnie shotgun jest bardzo fajny na naszego bossa. Ateno, uspokój się. Nie jesteś Jackiem, żebyś takie ego. Cały czas staram się trzymać środka areny. O szlak, przypadkowo użyciem tarczą. Znowu granie w wiele gier na raz, ukryto mi w tyłek. Nie podobało mi się to. Nie mogę wycelować. Mój Boże, kto do mnie strzela? Poza faktem, że wszyscy chyba. Dobra, czas na SMG. Wszyscy są podpaleni.
da? Chryste panie, przestań się miotać. Ja na takiego dużego ślimako potwora jesteś naprawdę ruchomym wrogiem. Zwłaszcza, jeśli dodamy tego fakt, że jesteś wbity do połowy w ziemię. Proszę, umrzyj. Nie ty, Ateno, nie ty. Ty jesteś spoko, ty nie umieraj. Nie? Dobra, okej. Okay. Czy on teraz... O, chciałeś mnie wyrzucić, ty cwaniaku brzydki, brutalny. Dalej, 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 dalej. No mnie chciał wyrzucić. Lamus. Nie umie przekry... O nie, o nie. Uff. Umierasz. Deal with it. Dobra, teraz tylko wykończyć pozostałe małe klicze. To już. Chryste panie. Szkoda, że generalnie wiecie, aby wróg korzystał z tylko i wyłącznie właśnie modelu Terramorphusa albo innego wielkiego Threshera z dwójki. Wiecie, fajnie było, jakby miał swój własny myk. Generalnie, o, coś co miałem wyłączyć już dawno temu i przypomniałem sobie to, nie wiem, pod koniec serii oczywiście. Gdzie to do cholery jest? Kontroler? Pressure Vibration... Na pewno gdzieś tutaj widziałem. Fixed minimap. O! Właśnie. Tak. Okej, okay, z jakiegoś powodu nie mogę tego podnieść. Wyłączyłem... powiadomienia o poziomie tlenu. W sensie, jakby wiecie, lektora mówiącego: ej, twój tlen się kończy. Albo: ej, opuszczasz strefę z powietrzem. Oczywiście, że mam zgliczowany karabin. Broni, które typu broni tego nie używam, prawda? O! Jest lepsze! Poproszę. Białe. Walić białe. Dobra. Zaraz zabieramy klucz, bo obawiam się, że to może wrócić fabułę. O nie! Dobra, uff. Jakoś super, że te rzeczy się nie dropią, nie? Tak, just saying. Tak myślałem, że będzie o niebo lepiej. I oczywiście, że zgliczowana skrzynka nie miała ani jednej zgliczowanej broni, bo po co, prawda? Po co? Dobra, dawać. Uuu, schizowo. Okej, czy mogę... Czemu nie mogę wejść w ten ewidentny portal? No nic, dobra, idziemy tradycyjnie, pieszo. Niech tak będzie. Oczywiście, że wystrzeliłem się w złą stronę. Dobra, ale wiecie co? Tutaj sobie chyba zakończymy odcinek, a raczej na pewno sobie zakończymy odcinek. Spotkamy się w kolejnym odcinku w Nexusie, ponieważ tam totalnie nie wchodzimy w pułapkę Shadow Trapa, ani nic takiego w ogóle. To jest tyle ode mnie, dzięki za uwagę i strzałeczko.